Jeśli masz ten Switch z kolejnym filmikiem z Diablo i to jest y, jedna z moich ulubionych postaci w grze. E, w sumie jakbym miał top free powiedzieć swoje, to... Hammer Dean. Hammer Dean, kurczę. Mm, chciałbym powiedzieć, że ja wazonka, ale chyba bardziej Ziler. <grym> Już mamy dwóch paladynów. No, nie, nie powiem, że smiter. I czarodziejka w seryjne błyskawice. No jednak, e, chociaż kurcze dużo satysfakcji daje dobrze ubrana e, amazonka w oszczepy, w sumie fajnie się gra Dobra, anyway though, do. także lecimy z tematem Robimy drugą czarodziejkę, dlaczego drugą czarodziejkę? Przecież możesz pójść do Akary i zrespikować I sobie zmienić staty i w ogóle, ale ja tak nie chcę Ja chcę mieć jedną na szukanie, jedną na rozpierdalanie Jedno, na przykład zrobić 99 level, tylko żeby wejść na YouTube, pokazać, że jest. Nie no, to akurat, aż tak to mnie nie pojebało, ale dobra. Ogólnie, dlaczego y, robimy? Znaczy, dlaczego ja robię? Nie, że komuś narzucam to. Tamta jest ubrana typowo podszukanie, a ta będzie typowo pod kluczy i też musicie wziąć pod uwagę fakt, że nie zawsze jest tak że dużo MFA to jest lepiej. Czasem jest tak, że wejdziecie na grę, w której nie macie nic do mf robicie szybsze teleporty, szybciej się przemieszczacie i szybciej farmicie. E, runy nie, nie ma żadnego znaczenia na Magic Finder, także jak macie 1000 za 0, to, to runa i tak wam dropnie, tak? Z kluczami jest tak samo, więc to jest typowo postać będzie zrobiona pod farmienie kluczy, a jak to się rozwinie, to się może tak rozwinąć, że to będzie postać, która będzie farmiła cały content w grze, bo dobrze ubrana czarodziejka w seryjne błyskawice jest w stanie robić sama wszystko, gdzie chcemy. Czy to Diablo, czy Bala na Piekle, czy tam. Nie wiem, co chcecie robić, ale no jak wszystko, to się domyślacie za wszystko. Także w tym poradniku pokażę Wam przedmioty na start od samego Normala, z czym ciśniemy. Nie mam wszystkiego zebrane, ale kurczę, będziecie wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Znaczy, może inaczej, mam zebrane wszystko, a może nie tak, jak bym chciał. Znaczy, zaczynamy od level 3. Zobaczcie, widzicie, level 3. A nawet może sobie trochę. E polewelujemy i pogadamy do levelu trzeciego, czy nie? <laughs> nie, bo to będzie pewnie zbyt długo trwało, ale taki mam flow, żebym tak chciał zrobić. Dobra, level 3 rzucamy sobie. Mamy już 10 szybsze rzucanie czarów z pierścieniem i z amuleta. Niestety nie udało mi się zdobyć levelu 3 ringa, natomiast mamy level 13. Też jest dobrze, także to jest bardzo kluczowe, żeby szybciej rzucać. Szybciej rzucać czary. Taki hełmik, dwa tirki wstawiamy. Level 13, bardzo fajny. Plus 4 do many za każdego zabitego. Na pierwszym akcie to jest taki Snowball. Znaczy, może już będziemy na drugim, bo z levelem 13. W każdym razie zabitego każdego stwora dostaniemy plus 4. Zabijemy 10 stworów, mamy 40 do many, więc niż aktualnie, więc e, no jest super, bo ta mana będzie się ciągle regenerować. Więc e, miejcie takie coś na uwadze. Jak już mamy takie ringi z szybszym rzucaniem czarów. Teraz jak gracie innymi postaciami, to miejcie z tyłu głowę jak ubierać inne postacie, Zobaczcie, ja już mam częściowo praktycznie ubrane, zaraz wam pokażę. Eee, tutaj oczywiście sobie damy tego Liścia czy jak to tam się nazywa, eee, stealth, to raczej nie liść, nie, lift, to by było liść. Czy człowiek, człowiek nie pamięta tych wszystkich e, polskich nazw? Aż, aż sobie e, Google na stealth. A to mnie, to mnie nie to mnie nie powie, Musiałbym skradanie, to będzie? Chyba tak. No tutaj wyskoczyło mi chytrość podstęp, ukryty podstępny chytry. Nie, ja taki nie jestem. Dobra, niech 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 będzie, niech będzie. Chyba chyba to będzie skradanie. Never mind. Dobra, zrobimy sobie takie sobie ręczne. Które daje nam 25% przebiegania, chodzenia, to jest super. No niestety od 17 levelu Ktoś może powiedzieć, że od 18 mamy tyle laproth, okay, ale to nie będziemy mieli I tak wystarczająco no many, i tak będziemy musieli biegać i tak eee, teraz tak Najważniejsza rzecz na początku gry Na pewno musicie sobie złoto Przestawić eee, Ze skrytki jakieś Tyle wystarczy eee, I co kupujecie? Po pierwsze wszystkie przedmioty Te startowe no, chyba, że levelu 3 to możecie zostawić tu. To też dużo miejsca nie zajmuje. Natomiast 13 i 17 wrzucamy z powrotem. I co tutaj się kupuje? Tutaj um, kupujemy same mikstury i też nie zbieramy gratów z ziemi, bo mamy te złoto. Więc yy, cały start to polega na tym, żeby nastakować się. Rzut elastyka i reszta mana. Po prostu, że tutaj nie ma czegoś takiego, że brakuje nam many albo brakuje nam. Staminy, i nie możemy biec. Możemy, ewentualnie, jakieś tam życie, ale to też znajdziemy po drodze. Wszystko mamy. Scroll portalu, identyfikacja nie jest za bardzo potrzebna, bo mamy itemy, żeby się nie bawić i nie tracić czasu. Może jeszcze jeden portal, albo na bogato możemy zrobić. O, po prostu tak. I tutaj mamy trzy portalu, i styka. Więc, mniej więcej, taki, taki setup nawet można się zawalić do końca butelkami. A tu robię wszystko na spokojnie, bo normalnie, to jakbym to chciał raszować, to <laughs> wiecie, wszystko, wszystko szybko by było. Ale nie mam zamiaru się spieszyć, bo sobie na spokojnie postać będę robił. Także, tak to wygląda. Początek eee, zaraz po, 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 opowiem skillę. A jeszcze przejdę dalej do przedmiotów. Eee, oczywiście. Sobie wrzucamy do skrzynki wszystko, co nam jest potrzebne. I teraz tak 23 to 5 maga. coś eee, może powiedzieć, że nadają no dają plus 1 do ognia, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo dają 20 przy przerzucanie czarów. Eee, później, z 25 fajnie jest miecz ducha założyć. Mamy 27 to eee, taki helm Ord Sol daje jeden do poziomu, 2 do za każdego zabitego stwora, czyli tak jeszcze taki wariant jak z tego tier tier. Zawsze się przydaje, 10 do energii, Lighting kresy 30, fajne Tutaj mamy wodołazy, buty jakie będziemy wstawiali będziemy starali się znaleźć pewnie World Traveler'y, czyli podróżniki, które dają do, do, do Magic Fajda, aczkolwiek to nie jest postać podszukania, więc Ja uważam, że wodołazy są zajebiste Mamy 100 do obrony przeciw pociskom, 15 do dexa, 60 do życia 5, 5 do maksymalnej odporności na ogień i ringi taka trochę zamiana no to 6% wykradania życia tam nic nie da bo to trzeba uderzać e, więc my ten pierścień niczym się nie różni od najgorszego pierścienia poza tym że daje 10 razów na błyskawicę natomiast ten już jest trochę lepszy bo daje po 5 po wszystko i 33 na błyskawicę e, i 10 przerzucenie żarów no taki troszkę tam upgrade nie trzeba tak naprawdę możemy jechać dopóty, dopóki nie chcemy zamienić na na przykład Krótszy lód jednego ringa, a drugi zostawić z, z szybszym rzucaniem czarów. Chociaż ten jest dużo lepszy niż ten żółty. Ten daje do szukania, a ten daje 26 razy. Tak żebym tego zostawił i tego co daje tutaj 33 na ogień, także to... a to nie. To jest słabe ogólnie. Więc te dwa pierścienie. Krótszy lód to jest taki jakby standardem ze względu na to, że mamy afiks i możemy być zamrożeni, zamrożeni i. E, mamy absorbację zimna, no, więc no, to jest bardzo kluczowe jak Mephisto czy tam jakiś inny stwór wybuchnie, żebyśmy nie byli e, zamrożeni. Teraz tak, level 54 to Spirit Monarchę zakładamy e, a z 53 e, mamy pasek Telasha. To nie jest jakiś istotny pas w tym bildzie, natomiast fajnie, że jest, bo e, mana przychodzi 37% obrażeń przychodzi na manę e, mamy jakieś tam domany też, ale... Wydaje się mi, że on będzie zamieniony na araha, czyli pas, który daje 20 przerzucanie czarów i 1 do poziomu. Teraz fajne, takie najfajniejsze przymioty. Na chwilę obecną, jakie udało mi się zdobyć, to mamy SQT. 2 e, do skilla. Właśnie ja nie wiem, czy tutaj roluje, czy jest 2, albo może być 3, Natomiast jeżeli jest tylko 2 to i tak e, to 15% zwiększonych obrażeń od błyskawic, które można zrolować. No 20 jest tak zajebiście dużymi obrażeniami, że e, nie przeszkadza nam to, że to jest 2 do poziomu 40 przerzucanie czarów, co będzie lepsze niż duch, bo duch na maksymalnym rolu może dać 35, a tu mamy 40. Yy, Ormus niestety nie daje. A nie, chciałem powiedzieć, że nie daje nam. Daje nam 20% przerzucania czarów, Chciałem powiedzieć, że nie daje, kurczę. Nie daje nam tyle samo, co skóraż mi omaga, bo skóraż mi omaga, daje nam. Więc tak w sumie yy, tutaj jakby dodaje nam plus 10 więcej od, od ducha, załóżmy. Znaczy, jak na max rolu to 5% więcej, ale wiecie o co mi jak macie 30, to, to jest 10% więcej. A tutaj jakby jest brak tego 10% ze skóry, mi omaga, ale to się wyrównuje. Także mamy z dwóch przedmiotów mamy 60, więc z git. I też Ormuz co daje? Rzucanie czarów i do damage'u. Lighting skill damage. Też nie wiem, czy tu jest role, są 15 czy 20. Nieważne, w każdym razie jest większe obrażenia. I tutaj mamy losowy Affix. Dało on akurat, akurat do mrozy. mrozy nowy. Nowu. Do nowym mrozu dało 3. I no wiadomo, fajnie by było jakby dało do jakiegoś poziomu z lightinga. No taki się znajdzie później na pewno, bo to pędzicie później. Także to są dosyć wysokopoziomowe. I tam 7 7275, ale co to jest zrobić 75 5 to Szybkie taksi na normie, szybkie taksi, taksi na koszu, runy na koszu i mamy 7-5, tak? No i mamy już ubraną postać, także szybko reasumujemy ringi z Normala. Także mamy już sloty zapełnione, potem pasek akurat mam. tal możecie sobie dać. Naprawdę co chcecie. Nie, Taleraż nie jest tu jakiś mandatory itemem. E, Mage Fisty, które można zamienić na trangole, które będą lepsze, bo będą dawały i Szybsze Rzucanie Czarów, i 30 odporności na zimno. Tarcza na wszystkie resy, bardzo potrzebna na początku. Jak ją zdobyć? E, przysięgi Starożytnych, jeżeli na normalu zrobicie drugi quest, uwolnicie Barbarzyńców, to dostaniecie Real orstal I tak samo tarczę znajdziecie obojętnie gdzie, byle jaką. Nie patrzcie się na obronę, bardzo dużo osób gra i patrzy, ty, jak ona ma mało obrony. A hucie to boli, to ma obronę, i tak stoisz gdzieś z tyłu i, i strzelasz za swojego pomocnika, więc tak naprawdę obrona nie ma żadnego znaczenia, bo potem i tak się storma i co? On ma 140, to ma 20, no wiadomo, ma trochę więcej obrony, ale anyway. Spirit Sword, Miecz Duch, gdzie to znaleźć? Każdy miecz na krowach na normalu, który wypadnie i nie ma dziur, zrobi wam cztery gniazda, jak pójdziecie przekuć do lażuka, czyli pierwsze zadanie na piątym akcie. Laszuk, piąty akt, pierwsze zadanie, bierzecie miecz, skrów i macie cztery dziury I w te cztery dziury Talt Hul Am Tak samo, randomowo jest Faster Castrate, czyli randomowo jest przerzucanie czarów Widzicie tutaj na tarczy mamy 31, największe jest 35 Jak to przerolować? Taką tarczę wrzucacie sobie do kostki Hora Dreamów Wrzucacie sobie jednego scrolla portalu i runę hell, Transmutujecie i wyrzuca wam wszystkie runy i możecie na nowo te runy wrzucić I przerolować item na jaki chcecie Teraz tak, tutaj mamy level 27, 1 do skill'a i, i jakoś, jakaś tam energia Tutaj mam akurat buty 32, więc będę yy, miał życie, będę miał e, jakieś tam odporności Przeciwko pociskom Krótszy loot, bardzo istotny pierścień Fajnie go mieć, naprawdę yy, No Powiedziałbym, że no, to musi to być, że to jest must have item Chociaż z drugiej strony, jak ją ubierzecie tak yy, Hardkorowo, że pomocnik będzie miał aurę Odpalady na mieszającą odporności, to nawet możecie z dwoma kamieniami Jordana latać, aczkolwiek ja lubię mieć to, że nie możemy być zamrożeni. Chyba, że w afix nie możemy być zamrożeni, weźmiemy z na przykład Stiary albo z jakiegoś innego przedmiotu, ale to nie w tym filmiku. Tutaj z, znowu z resami, mm, więc już chyba wszystko omówiłem to co chciałem omówić. Teraz przejdziemy do skilli Teraz przejdziemy do skill. Jak ta czarodziejka wygląda? Także, tak, jeden tutaj w zbroję e, mrozu. Jedno, jeden skill, bo jak będziemy mieli 20 skila, to wiadomo, czy tam 15, to i tak będzie na 16. Zwiększa po prostu naszą całą bazową odporność, chciałem powiedzieć. Obronę. I jeden w ciepło, ale jak może dać się, jak nie chcecie, to nie musicie, chociaż też to będzie tam na jakimś X levelu potem, więc jak zawsze ta regeneracja many jest szybsza. Oczywiście e, do regeneracji many będziemy używali słowa runicznego leśnienia w mercu Real Tal Sol w broni drzewcowej, więc generalnie to nie jest potrzebne, bo będziecie mieli aureę odkupienia tam na 17 czy na którymś poziomie i będzie wam regenerowała, czyli takie słowa roniczne Real Tal Sol i wrzucicie w broń i do pomocnika i hello. I alo i macie, nie macie problemu z maną, dobra Teraz tak, jak się robi czarodziejkę w Lighting Na maksa. Jak to się tutaj nazywa, wiązka błyskawic, po polszczańsku e, Wiązka błyskawic, błyskawica i Tutaj mamy seryjną błyskawicę I mastery, czyli tutaj władanie Błyskawicami, czy jakoś to tam będzie Mistrzostwo we władaniu błyskawicami. Także, buildzik jest taki, że max 100, max 100, max 100 i max to 20, 40, 60, 80. I naprawdę po prostu maksujecie to przez całe normal. To, czyli wiązka błyskawic, to jest. Jeszcze raz po prostu tak, wiązka błyskawic charge, charge bolt. Że wiązkę błyskawic maksujecie i idziecie i po prostu tak dużo tych błyskawic że ten cały normal, to jest tak zraszowany, tak szybko to robicie. Że jest po prostu. E, GG. Teraz tak, pytanko, ok, ale ja nie mam przemiotów. Wierzczoną czardzie, ja mógłbym zrobić po prostu tak e, od razu i czy trzeba wcześniej zrobić na jakoś inaczej potwarmienie. E, jak nie mamy jakichś takich przymiotów lepszych, to się nie ma co tym przejmować. E, czy jakieś trudności będą mogą być na koszmarze z zabijaniem bossów, ale dacie radę, a później jak jesteście na piekle i nie macie itemów, to nie ma żadnego problemu, bo jest tylko pierwszy akt, e, Jama. I tam napierniczacie jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, cały tydzień I znajdziecie dużo wysoko poziomowych run A jeżeli nie run to wszystkie przedmioty, które będą wam potrzebne Czyli Ormusa, Exhute, Okulusy I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A poza tym jak zrobicie bal na koszmarze i będziecie mieli 75 poziom już To możecie sobie Mefistana, na koszmarze bić, gdzie wszystko dla czarodziejki leci Czyli yy, Okulus, Pierścienie A Będziemy mieli Okulusa, Żmijomaga tutaj E, z Mefista teraz mówię dropy. Okulusz, miomak, e, pięść maga, e, tutaj pas e, złoty powrót do szukania, e, buty mogą być wodołazy, e, tutaj będzie pierścień, to będzie krótszy lód, tutaj będzie krasnoludzka gwiazda, jakiś tam amulet wam dropnie też, więc generalnie będziecie mieli ubrany całą czarodziekę, tylko farmę z Mephista na koszmarze, z tym buildem bez itemów, znajdziecie przedmioty, a potem e, katujecie tylko pierwszy akt Yama, czyli the pit. Ale to też o farmieniu spotów też będzie osobny filmik. Także myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem na temat robienia nowej czarodziejki w błyskawicy, która jest najlepszą i najszybszą czarodziejką do ubrania innych postaci jest dużo lepszą niż hybryda na Pit, bo czarodziejka błyskawic po prostu na napicie wszystko miażdży. Tak, tam są imiony na błyski, ale wasz merc z lśnieniem nawet nie, nie musi mieć dobrego lśnienia i nie musi mieć wykradania życia będzie w stanie zabijać te immuny, więc nie macie żadnego. Nie musicie w ogóle resetować postaci. Jeżeli macie tak, chcecie tak bardzo zrobić czardziejkę w błyskawice, to po prostu skupiacie się tylko na pierwszym akcie Pit jama i na mafiście na koszmarze, i wszystko wyfarmicie co chcecie. Dobra, dziękuję za uwagę, za zobaczenie, do, do słuchanie. Zapraszam do kolejnych filmów z Diablo. E, oczywiście będzie trzeba zrobić jakiś gajzik, myślę, pod, pod konkretne i specyficzne szukanie przedmiotów. Jakieś screenshoty powrzucam, gdzie co dokładnie znaleźć i dlaczego tam to można znaleźć. Bo to, że ja mówię, że to można tam znaleźć, to wiadomo. Ktoś może tak, aaa, to tak pewnie mówisz, a to nie wiadomo, czy. bo byłem już 10 razy i nie wypadło, nie. No tam leci, ale to szanse są na przykład 1 do 15 tysięcy, tak więc trzeba no pofarmić 6 godzin, 12 albo na przykład tydzień i wtedy to wyleci. <noise> no tak to nie jest, że się idzie parę razy, ale dobra. To będzie w innych filmikach. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, za zobaczenia, do słyszenia, a czy ja dzisiaj będę robił? Chyba będę robił ją, bo kurczę jestem zadowolony, że już mamy Ormusa. Jest fajnie, no idzie, idzie to jakoś, jakoś to idzie. Dobra, także jeszcze raz dziękuję za uwagę, za do i zapraszam do kolejnych filmików z Diablo i na stream jakiś może tam może ktoś wpaść, coś zagadać, ja chętnie odpowiem na jakieś pytania, chętnie coś poradzę, jak wiem, jak nie wiem, no to powiem, że nie wiem, ale ja też nie staram się tutaj robić jakiegoś filozofa, nie mam całej wiedzy z Diablo, ale zawsze można systematycznie się tutaj douczyć z Wikipedii i coś poczytać z różnych źródeł, także jeszcze raz do usłyszenia, do i na razie, hej, cześć.